1 dolar poniżej 4 zł, a 1 euro poniżej 4,40. Czy ten trend silnego złotego może się dalej utrzymać? Polska waluta umacnia się ostatnio w zaskakującym tempie. Może to więc dobry czas, żeby kupić dziś trochę dolarów. Cześć, tutaj Piotr Cymcyk z kanału DNA Rynków, a w tym odcinku powiem Ci, co stało za ostatnią siłą umocnienia złotego oraz co może czekać nas w przyszłości. Nie zapomnij dać lajka i suba, a my zaczynamy. Niemal idealnie rok temu, 27 listopada 2022 roku, przygotowywałem dla Was odcinek, w którym pokazywałem szereg argumentów za tym, że dolar będzie taniał, a złoty będzie się dalej umacniać. W tym samym czasie, gdy większość krzyczała, że już niedługo czeka nas dolar po 6 zł, warto było stanąć w kontrze do tych pomysłów. Dziś dolar kosztuje już nawet mniej niż 4 zł, a taka skala wahań na rynku walutowym to faktycznie jest ewenement. I zdecydowanie nie zdarza się często. Gdy waluty drożeją lub tanieją o nawet kilka procent w ciągu roku, to już można mówić o ogromnej skali wahań na rynku walutowym. Tymczasem ostatnie 2 lata to prawdziwa jazda bez trzymanki. W 2022 roku, jako odpowiedź na wybuch wojny za wschodnią granicą, złoty bardzo szybko tracił na wartości. Od końcówki października 2022 wszystko się jednak zmieniło. W niecały rok waluta umocniła się do dolara. Wszystko po to, żeby od lipca do września osłabić się o ponad 10%, a od października do listopada ponownie umocnić o ponad 10%. Skąd wzięło się tak silne umocnienie złotego? Odpowiada za to kilka elementów, które akurat fortunnie nałożyły się na siebie w czasie. Część sukcesu złotego trzeba przypisać wyborom do parlamentu. O wiele lepiej widać to, patrząc na kurs euro do złotego, gdzie 16 października, gdy znane były już wyniki late poll, kurs euro PLN runął o prawie 2% w jeden dzień i do dziś nie powrócił do poprzednich poziomów. Oczywiście to nie jest bezpośrednia zasługa któregoś z polityków. Zwycięstwo opozycji sprawiło jednak, że wzrosły szanse Polski na uzyskanie środków z KPO i na wzrost zainteresowania się naszym krajem przez inwestorów zagranicznych. To, czy faktycznie tak będzie, nie ma w tej chwili żadnego znaczenia. W takim okresie na rynku liczy się jedynie wrażenie. Potencjalny napływ z kolei większych środków z zagranicy, w tym także pieniędzy z KPO, zawsze będzie przekładał się na umocnienie waluty. Napływające pieniądze z zagranicy trzeba w końcu wymienić na złote, no czyli popyt na złote rośnie, czyli waluta będzie się umacniać. Wybory wpłynęły również na zmianę retoryki prowadzonej przez Radę Polityki Pieniężnej. NBP na chwilę przed wyborami rozpoczął agresywne cięcia stóp procentowych. We wrześniu obniżył stopy o 75 punktów bazowych, a w październiku o kolejne 25 punktów. Wrześniowa decyzja była dość dobrze widoczna na kursie złotego, bo ten w zaledwie kilka dni osłabił się do euro o prawie 5%. Po wyborach jednak narracja Rady Polityki Pieniężnej odnośnie potrzeb obniżek stóp procentowych mocno osłabła. W listopadzie, na zakończonym już po wyborach posiedzeniu, Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe na tym samym poziomie i dała do zrozumienia, że tak prawdopodobnie pozostanie co najmniej do marca 2024 roku, gdy zapozna się z kolejną projekcją inflacji Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP. Gdy stopy procentowe są podnoszone, to opłacalność trzymania oszczędności w danej walucie rośnie, a gdy są obniżane, no to ta opłacalność spada. Skoro co najmniej do marca 2024 zniknęła z horyzontu szansa na dalsze obniżki stóp procentowych, no to naturalnie opłacalność utrzymywania gotówki oszczędności w złotym versus w innych walutach stała się relatywnie bardziej opłacalna. No a to z kolei również przekłada się na wzmocnienie kursu. Jednak przypisywanie całego sukcesu złotego z ostatnich 2 miesięcy wyłącznie do zmiany władzy w Polsce no byłoby mocno naciągane. Zmiana władzy w Polsce nie ma aż takiej siły, żeby wywołać globalną korektę na amerykańskim dolarze, a taka ma miejsce od początku listopada. Siłę dolara w ujęciu globalnym możesz w każdej chwili sprawdzić sam, patrząc na tak zwany indeks dolara. Pokazuje on, jak amerykańska waluta radzi sobie w odniesieniu do całego koszyka 6 innych walut. Euro, jena japońskiego, funta brytyjskiego, dolara kanadyjskiego, korony szwedzkiej oraz franka szwajcarskiego. Gdy rośnie, to dolar się umacnia. Gdy spada, to dolar się osłabia. Powyborcza szarża złotego dostała więc dodatkowego kopa przez globalne osłabienie się dolara. Skąd takie globalne osłabienie się amerykańskiej waluty? Odwrotnie niż przy okazji naszego NBP, gdzie szanse na dalsze obniżki stóp procentowych spadły, w Stanach szanse na obniżki stóp
wzrosły. Jeszcze zaledwie 2 miesiące temu oczekiwano, że w 2024 roku amerykański bank centralny obniży stopy procentowe maksymalnie 2 razy i zacznie to robić dopiero po czerwcu. Dziś jednak oczekuje się już 5 obniżek stóp w 2024 roku oraz ich początku już w marcu 2024. Ponownie, to jak faktycznie będzie, nie ma żadnego znaczenia. Rynkowi walutowemu wystarczy wrażenie i wzrost prawdopodobieństwa tego, że coś się wydarzy. Złoty dostał więc podwójnego dopalacza. Jednym były zmiany lokalne, a drugim zmiany globalne. Tylko co dalej? Czy to już koniec umacniania się złotego i faktycznie to świetny moment na kupowanie dolarów, bo już niedługo media znowu zaczną nas straszyć o tym, że dolar będzie po 6 zł? Wątpię. Jednak tak czy inaczej, niezależnie od tego, jak akurat kształtują się notowania złotego, w pełni popieram utrzymywanie swoich oszczędności w więcej niż jednej walucie. I jest za tym naprawdę sporo argumentów, tylko trzeba to robić z głową. Swoją drogą, może to jest niezły pomysł na jakiś inny materiał i szerszy odcinek. Dajcie znać, czy interesuje Was coś takiego. W każdym razie utrzymywanie części gotówki w obcej walucie albo w obcych walutach to nie jest coś, czego należy się obawiać. Zwłaszcza, że na obcych walutach również można zarabiać. Czasem, gdy nie mam akurat pomysłu, w co zainwestować, to moja gotówka może tylko leżeć na koncie i tam sobie czekać. No i w sumie długo mnie denerwowało to, że ona tam tak sobie leży i czeka. Ale mając konto w XTB, za takie czekanie okazuje się, że mogę nawet zarobić do nawet 5% w skali roku. I od razu mniej to czekanie boli i denerwuje. XTB jest partnerem tego odcinka, a odsetki od niezainwestowanych środków to ich kompletnie nowa usługa. Warto ją sprawdzić, bo nikt nie lubi, jak pieniądze leżą i tracą na wartości. Link ze szczegółami tej promocji i tej oferty znajdziesz w opisie tego filmu. Każdy z nas powinien jednak spróbować zrozumieć, że cykl umacniania się i osłabiania się amerykańskiej waluty jest naprawdę prosty i pozostanie takim, dopóki to dolar będzie najważniejszą walutą na świecie. Gdy gospodarka światowa znajduje się w fazie globalnego spowolnienia, to dolar króluje. A gdy światowa gospodarka wchodzi w stan ożywienia gospodarczego, no to lepiej radzą sobie inne waluty, w tym również polski złoty, a dolar traci na wartości. Spróbowałem to historycznie przedstawić na prostym wykresie. Pokazuje on wspomniany już przeze mnie indeks dolara, to jest niebieska linia i prawa oś, za ostatnie prawie 10 lat, oraz odczyty amerykańskiego indeksu ISM, żółta linia i lewa oś. Indeks ISM w założeniu prognozuje, jak kształtować będzie się kondycja amerykańskiej gospodarki. Nie ma tutaj znaczenia, czy będzie ona w recesji, czy nie. Chodzi tylko o to, czy będzie lepiej, czy gorzej. Jeśli żółta linia spada, to gospodarka spowalnia i będzie gorzej. Wtedy też dolar, jak widać, zyskuje na sile. Jeśli rośnie, żółta linia, to gospodarka będzie przyspieszać i radzić sobie coraz lepiej. Wtedy to, jak widać, dolar radzi sobie coraz słabiej, a niebieska linia spada. Obecnie okres od przełomu 2021 i 2022 to realne globalne spowolnienie gospodarcze. Mam na myśli oczywiście gospodarkę globalną. Oczywiście były takie kraje i takie gospodarki, które przez te lata przeszły suchą stopą. Ale ogólnie rok 2023 okazał się jednak gorszy, dużo gorszy niż 2022. Zresztą uprzedzałem w grudniu 2022, że tak dokładnie będzie. Rok 2024 jednak zapowiada się już dużo lepiej. Spodziewany jest dużo większy wzrost gospodarczy w całej Europie i w krajach rozwijających się, a inflacja, ta przesadnie wysoka inflacja, będzie sobie w dalszym ciągu powoli zanikać i przestanie już straszyć. Jest taki wskaźnik, na który lubię patrzeć mniej więcej co kwartał, żeby zorientować się, gdzie w tym globalnym cyklu koniunkturalnym jesteśmy. Nazywa się OECD CLI. Pokazuje z grubsza punkty zwrotne w światowym cyklu gospodarczym. Poniżej 100? No to kiepsko. Powyżej 100? Jest ok. Zamiast jednak faktycznej cyferki, ważniejszy jest dla mnie kierunek i trend. A ten jest na razie jednoznacznie pozytywny. Wizje i marzenia o nawet dolarze po 5 zł można dziś schować do szuflady, bo nic takiego w najbliższej przyszłości nie będzie miało miejsca. Polska gospodarka po ostatnich naprawdę szalonych latach również wraca do poziomu stabilizacji. I potwierdzają to praktycznie wszystkie dane. Przemysł najgorsze ma już za sobą. Konsumpcja przez pierwszą połowę 2024 będzie odbijać jak szalona, a ten trend również jest widoczny już po danych z ostatniej sprzedaży detalicznej. Dziś to już po prostu nie jest ten moment w cyklu ani na kupowanie dolarów,
ani na kupowanie euro. Obstawianie dziś gigantycznych wzrostów na takich walutach, no to wprost zakładanie się o to, że za rogiem czai się wielka, gigantyczna recesja gospodarcza. Tymczasem na taką recesję szanse są dziś bliskie zeru. Ale nie spodziewaj się, że na fali tego umocnienia złotego zaraz raptem zobaczysz dolara po 3 złote. To również się nie wydarzy. Największy potencjał i największa fala umocnienia złotego miała już miejsce. Gospodarcza stabilizacja jest w stanie jeszcze trochę walucie pomóc, ale różnice w poziomach stóp procentowych, różnice w poziomach inflacji, to jest bariera niemożliwa do przeskoczenia w tym momencie. Nie zdziw się więc, jeśli za pół roku od teraz zobaczysz co najwyżej, że euro i dolar są na bardzo podobnych poziomach. Może w międzyczasie zahaczając co najwyżej w przypadku dolara o te przedwojenne poziomy około 3,70-3,80. Ciekawi mnie, co ty o tym sądzisz i czego ty spodziewasz się po rynku walutowym w najbliższym czasie. Daj znać w komentarzu, a jeśli ten materiał ci się podobał, to nie zapomnij dać łapkę w górę i kliknąć suba. A i pamiętaj, że więcej szczegółowych analiz możesz zawsze znaleźć na stronie dnarynków.pl oraz w wersji premium naszego serwisu. Link ze szczegółami oczywiście w opisie. Na dzisiaj to tyle. Do zarobienia. Cześć.